Cześć, siemanko. Tutaj Xalion, a to jest sobotni odcinek X-Pak z tygodnia z X-Pak. No i teraz nie bez powodu znajdujemy się przy enchantingu, ponieważ mieliście rację. Zenchantowane rzeczy da się już naprawiać w tym oto urządzonku, także jak najbardziej sobie je naprawię. Nie wiem, czy to jest bug, czy to naprawdę tak działa, że to kosztuje tylko jeden level. Tak czy tak, no przy takiej ilości te levele no jednak lecą, ponieważ miałem... o, to już kosztuje więcej. Na przykład... w takim razie sobie jeszcze coś dodamy. Flame'a sobie dodamy. O, no dawaj, 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 wskocz. Nie możesz? No to nie, łaski bez. O. I dodamy sobie Flame'a. A, no not enough levels, no to kici w oko. Repair. Nie wiem, czy to jest bug, czy to naprawdę tak powinno działać, ale jak dla mnie bardzo fajnie to działa. Także idziemy sobie do piwnicy, gdzie sobie już chyba moje diamenty zostały przerobione. Przerobiłem wszystkie te zbrojki, które miałem z wyprawy, sobie już przerobiłem na diamenty, na żelazo, na złoto. To powinno być tutaj i diamenty tutaj. To jest jeszcze nic, te 48. Zaraz wam pokażę, co jest jeszcze w skrzyni. Normalnie jestem tak uradowany. Gdzież to jest? Że ja pierdzielę. Dwa pełniutkie staczuszki. Jeżeli już tak mówię, z drobnieniami. No i kurczę, przydałaby mi się większa skrzynia. W ogóle ten nugget się teraz da jakoś przerobić. Bo tak troszkę średnio mi się... Force shape crafting. O, da się, dobra. Także wchodzimy tutaj. Chociaż nie, one mi się przydadzą zaraz do chipów, także nieważne, dobra. Tylko taki mam chyba pomysł, że ja sobie tutaj przerobię na diamentową skrzynię. I to będzie chyba dobry pomysł. Diamond chest upgrade. Gold to diamond, czyli potrzebuję jeszcze ogólnie wpisać upgrade. Upgrade. Oj, tak. Potrzebuję iron to gold właśnie, a później gold to diamond. I takie dwa razy będę potrzebować, bo jeszcze do sortowania takiej jednej potrzebuję. I na nieznane itemy, właśnie. Właśnie, dokładnie. Także, robię to. Akurat mogę z ingota, zajebiście. Z tego takiego jednego, nie korzystając z... ze stali. Także takie robimy trzy. Raz, dwa, trzy. Dobra. Może cztery. Do czegoś mi się jeszcze przyda. Do tego w sumie nie. Do drewna, do tego. W sumie na kobla bym mógł. No, na kobla to byłaby skrzynia do sortowania wtedy. I to nie jest nawet głupi pomysł. No, także poprosiłbym jeszcze jedną. Gold to okej, okay, jeden. Dobra, i teraz jeszcze do diamonda. To będzie ta. To, dobra. Wszystko mamy, diamentów mamy dużo, bardzo dużo nawet. Także, ho, ho, ho. Tu diamond. Jeden, dwa, trzy, cztery. Ładnie pożaru. A, dobra, tu jeszcze przecież są. Się przestraszyłem. No i okej. Dajmy sobie tutaj te wszystkie upgrade'y, żeby je ładnie powkładać. Pyk, 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 pyk i pyk. I tak, na kobla. Na kobla jest. No, takie coś to ja rozumiem. A to będzie skrzynia do sortowania. No i bardzo mnie to cieszy i raduje. To jest Project Red, tak? Czyli to leci do Projecta Red. To Project Red jest gdzieś tutaj. Gdzieś tutaj. A może nie tutaj, może tutaj. Też nie. Gdzie jest Project Red? Jest Project Red. Okej, okay, także tu jest skrzynia. Tutaj teraz miała być na sztabki właśnie. Także to mogę już też tutaj włożyć. Upgrade, upgrade. Okej, okay. No kurczę, tak to ja rozumiem.
Nawet to mogę tymczasowo włożyć. Następnie miała pójść. Teraz nie wiem do czego. Ta teraz będzie do sortowania, tak? Tak. Czyli do sortowania w sumie. Nie, teraz będzie na nieznane itemy, właśnie. Teraz będzie na nieznane itemy. Na nieznane itemy pierdyknę też tutaj. Może tutaj, 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 tutaj. Cholera wie. Damy już tutaj. Na nieznane itemy. I w sumie chyba zrobiłem o jedną za dużo. Do sortowania? Opłaca mi się? Może mi się opłaca, już damy sobie tutaj, o. No i okej. No i zajebiście. Dobra. Także wracamy do porządku. Pyk, pyk, pyk. To mi się na razie nie przyda. To może mi się przydać i to może mi się przydać. Okej. No i teraz te rurki. Te rurki będziemy kłaść i jeszcze będziemy dorabiać chipsety. Czy tam chipy, cholera wie jak to się w końcu ten, tylko że wiecie co, ja nie mam przy sobie mojego zeszyciku. Także małe sprzątanko na biurku i zeszycik otwieramy na stronie, gdzie mam spisane, co mi jest potrzebne. Także potrzebuję skrzynka do sortowań, skrzynka, 50 broadcasterów, to mogę sobie z tego zrobić. 50, czyli jeszcze 2. 50 broadcasterów, okej. Okay. O, a wiecie co, tutaj, to inaczej, to przełożymy gdzie indziej, bo to mi jest strasznie niepotrzebne. To będzie tutaj. A z kolei obok tego będzie skrzynka na ory. No i bardzo mnie to cieszy i raduje. Okej, okay, 50 broadcasterów. Jak robić broadcaster? Broadcaster, jest. Potrzebuję wciul tego. I magenta illuminar, czy jakkolwiek tam to się nazywało. Czyli tak. Tu mam te swoje kwiatki, takie, o jest, z magenta, oraz to i redstone. Cholera, redstone'a tak mało mam? Nie, 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 nie. Gdzie jest reszta redstone'a z wyprawy po hydrze? No tylko mi nie... Nie mówcie, że ja już wszystko zużyłem. No, pięknie. Super, a, bo do tego szło strasznie dużo, dobra, okej. Magenta Illuminar. Illumar. Dobra, nieważne jak to się czyta. Potrzebuję dużo tych magent. Także przydałyby mi się tubki. Tubki, kurwa. Tubki. 3. Czyli. O. Dobra, tyle wystarczy. Teraz wszystkie trzeba by przerobić. Znaczy, wszystkie by napełnić wodą trzeba by. Bo tych magent może mi braknąć. A tak będzie idealnie. A, jeszcze redstone faktycznie. 8. Ho, 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 ho. Tak, jestem super. A, widzę, że wystarczy, dobra. Na razie nie będziemy więcej używać. Weźmiemy tylko tyle, ile mam buteleczek. Czyli zostanie mi 8 kwiatków. Okej, okay, stack 1,5 w zasadzie nawet, także tyle na razie wystarczy. Ale i tak widzę, że chipsetów mi braknie. Redstone'a do chipsetów. Więc między tym a następnym odcinkiem na pewno sobie pójdę do Twilight'u. Czyli w zasadzie za chwilę, bo będę nagrywać po kolei. No to robimy. Na jeden chipset wychodzi 4, czyli potrzebuję 200 sztuk. Kuźwa, dużo. Wychodzi ile z tego? Jedna. 48. Za mało. I to dużo za mało. 56. Czegoś nie mam. Czego nie mam? Redstone'a? Goldingota? Tak, Goldingota. I tak mi Redstone'a braknie, i tak mi Redstone'a, no właśnie, brakło. Chociaż nie, magent mi brakło. O, to ja już widzę, jak mi wystarczy tych wszystkich kwiatków. No super, czyli po kwiatki też muszę iść. Okej. Okay. Myślałem, że wystarczy.
A tu widzę dupa. I to taka duża. A myślałem, że tak, kurczę, się nachodziłem za tymi kwiatkami, dosłownie tam wszędzie po tych górach śmigałem, a tutaj tak za mało, no. No nie spodziewałem się, że to tak drogo wyjdzie, znaczy drogo, no to jest w sumie mały wydatek, jeżeli chodzi o to. Czego znowu nie mam, dobra, wiem czego nie mam. Tego. No to po Glowstone też widzę, że muszę iść. 8, 8, 8. To niech się przerobi. Ale przypał, no. Póki co włóżmy sobie to na przykład tutaj. No i tak średnio. Średnio na jeża. Nie mamy redstone'a, nie mamy glowstone'a, nie mamy kwiatków. Czyli jednak... Jednak czeka mnie dość duża wyprawa, jeżeli chodzi o te pierdołki. Także coś czuję, że dzisiaj tego odcinka nie nagram. Dzisiaj jest dla mnie czwartek. Także pewnie dopiero jutro nagram, bo dzisiaj już mi się nie będzie chciało po tak długim zbieraniu surowców. Ale dobrze, że chociaż ten kopiec z hydrą mam blisko, bo tam był też i glowstone, redstone'a, też chyba tam jeszcze coś zostało, a jak nie, to pewnie jakiś kopiec jest bliżej jeszcze. Ale że pamiętacie, ja miałem przecież z 5 stacków tego redstone'a, tak dużo te chipy zjadły. Ja pierdziel. Z taką robotą, ja myślałem, że już sobie jutro, w sensie dla was jutro, prawda, zrobię ten magazyn cały, żeby on już śmigał, a tu widzę taki ciul. Ten magazyn to jest grubsza sprawa. A, i dajcie znać może, jak bardzo chcecie, żebym już leciał na Księżyc. Czy mogę to odkładać i zająć się magazynem, bo jednak bardzo chciałem go zrobić. Już się bardzo napaliłem na to sortowanie. Wiem, że kiedyś hejtowałem strasznie sortowanie, ale teraz jak już zobaczyłem, co ono potrafi, to już chcę je mieć. Także dajcie znać, czy bardzo chcecie, żebym leciał na Księżyc. Wiem, że jedna osoba... nie chcę, żebym leciał na Księżyc, bo już się wypowiedziała na ten temat w komentarzach, ale ja mam dla pewnej mojej widzki niespodziankę. Kiedyś obiecałem, że coś zrobię. Obiecałem, że coś zrobię, ale to chyba... Nie, dobrze. Wychodzę, już pewnie wiesz, o co chodzi. Miałem sprawdzić, czy jeżeli wejdę na kółko zębate, to czy będę się wraz z nim kręcił? Kręcić. No i jestem tego bardzo ciekaw. Uwaga. Nie, nie będę się razem z nim kręcić, także Lady Szaszunia, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Twój test wykonałem, ale no niestety się nie udało. Się nie udało. Nadal się kręcę. Znaczy nadal się nie kręcę. O, źle powiedziałem. Coś tu jest? Nie. Jak tam się przerabiasz? Już widzę, się kończysz. Bardzo fajnie. Coś tak jest tego za mało. Ogólnie wszystkiego jest za mało. Pyk. Pyk, no. 30, co ja zrobię z 32 dwoma sztukami? No w piździe. 22. Super. No i nie mam więcej. Tego. Znaczy, mógłbym zrobić z pink i z white, ale to może później. Co nie? Czy teraz zrobimy? Może teraz? Da się to faktycznie tak zrobić? Magenta. Wow, jeszcze takie coś. O, fajne craftingi. Red, lapis. Red lapis pink. Red lapis pink. No to chyba bym miał nawet. Red lapis pink. Red lapis pink. Purple i pink. Da się, mogę zrobić czegoś purple? Purple, 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 purple. W ogóle nie widzę czegoś, czego bym mógł zrobić purple. Purple. To było to, tak? Nie, to będzie to. A nie, red.
Lapis i pink. No to co ja tam widziałem? A, dobra, ten purple, okej. I z czego to się robi? To widzę, wychodzi na to samo, czyli nieważne. Czyli dajemy red, lapis i pink. Chyba że lapis to mi się przyda do innego barwnika. Bo jeszcze tak, muszę zrobić sobie responder dynamic, tak? Tak, i to też 50. Do tego potrzebuję orange. Orange będziemy mieć. Dalej potrzebuję tych broadcasterów, to nieważne. No i ekstraktor, ale to już po jednym, to już nawet jest nieważne, ekstraktor. No, halo, Minecraft. Ogarnij się. O, Minecraft not responding, czyli będzie jakiś błąd. Bo chciałem się wpisać ekstraktor, więc małe cięcie. A nie, nawet nie. Odlagował się. No, coś tak zaczął do dupy działać. Nie, nawet nie będę musiał. Czy mogę zużyć ten lapis, pizdziat? Okej. Także to. I red. I chyba jeszcze gdzieś kwiatki czerwone miałem. Chyba że już one są po prostu przerobione. No, chyba są już przerobione, więc nieważne. Jeszcze white. White, 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 white. Jest white. Dobra. Tak, wiem, że mogę zrobić z buteleczek, ale... What? Broadcaster. Broadcaster. Broadcaster to... To... Red. A, dobrze, white, zwykły, okej. Pink, ale zjebałem. Pink, człowieku, pink! Nie to przerobiłem, co chciałem. Ale dobra. To, to i to. No nawet nie jest tak źle, myślałem, że będzie gorzej. Teraz jak się okazuje, brakło mi tego, a nie tego. O nie, tu jeszcze mi zostało tego... O nie, to jest pink. Czyli brakło mi jakiegoś barwnika jeszcze do tego. Dobra. I 4. No i okej. Jest dobrze, jest już połowa sukcesu. Dobra, to wiecie co? Teraz położymy już te rurki całe. Gdzie to jest? Tutaj. Te rurki, żebym mógł wam pokazać. I żebym mógł jakoś konkretnie nazwać odcinek. To i to. I jeszcze to. No właśnie, a kiedyś za kilka odcinków będę sobie to segregować automatycznie. Bierzemy teraz rurki, czyli transport, interface, ok, junction i request. Ok, no i lecimy. Pójdę od tamtej strony i od tej zacznę budować. Mam nadzieję, że się nie ryb. Mogłem przecież tędy przejść, ale jest fail. Interface. Junction. A, fuck, potrzebuję maskownic jeszcze. O, wpiździet. Cover. Jak się robi cover? Dobra. Cover potrzebuje... Dobra, damy drewniane po prostu. Już nie będę modzić. Gdzie jest ta piła? Jest piła. Teraz tylko pytanie, czy to się tak da? Nie wiem po prostu, jak robić te maseczki, tak? Bo... Może tak? O! Je! Działa. Zajebiście. Cyk. Panel. Cover. Ok, czyli coverki już mamy. Można je sobie na przykład wziąć tutaj. Ojojojoj, nie ścinaj tak Minecraft. Ojojoj. O! O to właśnie chodzi. Dobra.
No, a tutaj będą normalne takie te. Okej. No to lecimy dalej. Tutaj. Cholera, jak to szło, no? Tutaj i tutaj, z tego co pamiętam. I tutaj. Tank. I cover. Jakbyś coś, Bartek, widział, że robię źle, to dawaj mi znać. Żeby nie było. Okej. Także to mamy. Lecimy teraz z transportowymi rurkami. I tutaj damy. Tutaj bym dał, to by leciał do tego. Także tutaj jeszcze raz transportowe. I tutaj damy skrzyżowanie. Czyli muszę dać takie rurki. A tutaj dajemy takie. Dobra. O, jaka ta struktura teraz się zrobiła skomplikowana. Tutaj, tutaj. Tutaj i tutaj te mikrobloki. Następnie tutaj. To jest po to, żeby rozdzielić, prawda? Żeby te rurki się nie łączyły, bo jakby one się łączyły, to dany item by się po prostu zapętlał. Ja już to testowałem, już wiem, jak to działa. Gdzieś się wcięło. I po prostu wiem, że ten item by się tak fajnie tutaj zapętlił i gówno by z tego wszystkiego było. Teraz tutaj nic nie robię. Tutaj dajemy transportowe zwykłe. Tutaj znowu dajemy skrzyżowanko. Junction. I kolejne rurki interfejsy. Ale jak interfejs, to przecież bez tego ogarnij się. Tutaj interfejsy. Ale pięknie zrobił. Interfejsa. Okej. I tutaj dobrze zrobiłem. No też przecież źle zrobiłem. Tutaj nie może być tego. Przecież ja bym się dostał do tamtych skrzynek. Dobra. To się nie łączy, to się nie łączy. Teraz tylko tutaj maskownicę. I jak już będę miał chipsety, to wtedy chipsety wkłada się tutaj do slotów. Mamy cztery sloty przypisane do każdej rurki. Spokojnie to wystarcza do każdego zastosowania. Także gitara. A, pięknie weszło. Jak widzieliście, czasami lecą takie bąbelki w tych rurkach. To po prostu są takie jakby połączenia między nimi. Ogólnie fajnie wizualnie jest ten mod zrobiony. Mówiliście, że o, czemu robię z tego, skoro nie mógłbym zrobić z Applied Energy Sticks, czy jakkolwiek tam się czyta ten mod. Bo nie. Bo po prostu z Applieda robiło już. W zasadzie wszyscy robili z tego. I uznałem, że ja będę nie robić z Applieda, tylko sobie zrobię z tego, ponieważ to jest nowy mod. No i po prostu, no. Chcę wam pokazać też, jak tutaj się wszystko robi i tym podobne. Także to jest właśnie powód, dla którego nie korzystam z Applied Energy Sticks. I tutaj tak. Ostatnie te. Pyk. Pyk, źle zrobiłem. Okej. One chyba gdzieś znikają, mi się tak wydaje. Tutaj w sumie też pierdyknę. No i dobra. No i tak to mniej więcej działa. Zostało mi interfejs. A, faktycznie. Za dużo dałem interfejsów. Za dużo w zasadzie zrobiłem interfejsów. Chyba, że gdzieś nie dałem na dole. To by w sumie się zgadzało. Tu są. Tu są, tu są. I tutaj też są. No to kuźwa, ja nie wiem. Dobra, ale skoro wam już wszystko tutaj podłączyłem, pokazałem, to i tak uzupełniać to wszystko chipsetami będziemy w następnych odcinkach. Ja sobie pójdę teraz do. Jeszcze interfejs przecież chciałem zrobić. Także zróbmy ten interfejs jeszcze. Interfejs będzie mi służył do przysyłania, jakby tutaj mi przedmiotów, które chcę mieć, prawda? I tak się tylko zastanawiam, gdzie by go tutaj dać. Może gdzieś z góry, żeby one mi tak fajnie spadały? To jest chyba niegłupi pomysł. To wiecie co, interfejs ja sobie sam zrobię, bo ja będę go chciał od razu ładnie zamaskować, więc to byłoby jednak na tyle. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Zapraszam na jutrzejszy, ostatni odcinek z tygodnia z X-Pakiem, a później standardowo wracamy do wtorek, czwartek, sobota. Więc to byłoby na tyle. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Pamiętajcie o łapce, opinii, komentarzu, subskrypcji. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!